When it's just you, well, times can be tough. Wszystkim z tej strony Kamil, skandal Enclopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Moimi gośćmi dzisiaj są już wcześniej, parę tygodni temu, ładnych zapowiadani panowie z zespołu Kryptoni, Bartosz Mielczarek oczywiście oraz Maciej Grzegorczyk. Cześć panowie. Cześć. Cześć. Tak, dzisiaj oczywiście, jeżeli jest zespół Kryptoni, no to porozmawiamy sobie o podatkach od kryptowalut, no bo trzeba je po prostu zapłacić, a czasu już zostało niedużo. Dzisiaj mamy 13 kwietnia, więc... Ile to tak naprawdę? Niecałe gdzieś tam 3 tygodnie. Nie wiem, jak wypada końcówka miesiąca, czy tam będzie to z tym weekendem. Akurat na dzień wolny, czyli mamy do 2 maja czas. Okej. Czyli troszkę tego czasu więcej, no ale to nadal nie jest zbyt wiele, więc dzisiaj oczywiście postaramy się tutaj omówić część pytań, którą wy zadaliście pod jednym z filmów. No oprócz tego panowie mają przygotowaną taką prezentację, myślę, z najważniejszymi aspektami, które trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Także nie przedłużajmy i panowie, jeżeli możecie zacząć, no to oczywiście śmiało szerujcie, co tam macie do pokazania widzom. Szerujemy, więc słuchajcie, będziemy mówili dzisiaj bardzo konkretnie. Ja będę bardziej od tych kwestii podatkowych, a Bartek będzie mówił technicznie, jak aplikacja wygląda i jak aplikacja działa. Aplikacja Kryptoni służy do rozliczania podatków od kryptowalut. To jest takie najprostsze przedstawienie i największą jej zaletą jest to, że bardzo łatwo jest jej użyć. Wystarczy się połączyć przez API i tak naprawdę wyskakuje raport podatkowy wygenerowany, który można sobie przenieść do swojej deklaracji podatkowej, bądź jak ktokolwiek nie chce się podłączać przez API, no to wtedy może przesłać CSV-kę i również dostanie ten raport podatkowy. Bartek, API jest bezpieczne? API jest bezpieczne, to jest bardzo częste pytanie, bo kojarzy się z kluczem prywatnym. Przy kluczach API trzeba podać klucz prywatny i klucz publiczny, ale tak właśnie działa API, bo to zostało stworzone, żeby właśnie inne aplikacje mogły używać tego API i podłączać się do giełd. API jest bezpieczne, ponieważ potrzebujemy tylko uprawnień do odczytu, więc nawet gdyby te klucze weszły w niepożądane ręce, to nie ma technicznej możliwości, żeby zrobić jakąś transakcję lub wypłatę. Jeśli chodzi o zakres działania Kryptoni, bo tak jak powiedziałem na początku, działamy na rynku polskim, ale Kryptoni rozwija się już teraz i będzie się rozwijało dalej. Bartek, co jest nowego i co jeszcze będziemy mogli robić w przyszłości? Czyli w Polsce działamy już trzeci sezon podatkowy, ale było dużo zapytań o Wielką Brytanię, bo tam to rozliczenie podatku od krypto jest o dziwo bardziej złożone. Tam musimy znacznie więcej operacji rozliczać, między innymi airdropy, staking i transakcje krypto-krypto. Więc od tego roku, od stycznia 2023 jesteśmy też w Wielkiej Brytanii, no i planujemy ekspansję na kolejne kraje, ale na razie jakby jeszcze nie ujawiamy, który to będzie kolejny plan, jeszcze który to będzie kolejny kraj, jeszcze robimy analizy, na który kraj wyjść jako następny. To panowie, ja wam tylko na szybciutko przerwę, bo to jest pytanie od Aldony, to od razu mam takie właśnie wrzucone. Czy planujecie wejść na rynek irlandzki? Czyli rozumiem z tego, że jeszcze nie zdradzacie, czy ten rynek irlandzki również będziecie brali pod uwagę? Tak, no jeszcze nie możemy zatwierdzić, bo gdzieś tam też muszą nam to zatwierdzić nasi inwestorzy, plany dalszej strategii i rozwoju. Irlandia wydaje się takim ciekawym kierunkiem, dlatego że system rozliczeń podatku od krypto jest podobny do tego z Wielkiej Brytanii. No na minus trochę działa niezbyt duża populacja Irlandii, więc przyglądamy się też rynkom o większej populacji. Jasne. Dobra, żeby teraz wszystkich zaciekawić, bo pokutuje takie przeświadczenie, że mało osób rozlicza kryptowaluty i że ten rynek kryptowalut taki legalny, nazwijmy to, jest po prostu niski. Możecie sobie zobaczyć, mamy statystyki, co prawda z 2020 roku, niedługo będziemy mieli z 2021 roku, niestety w takim tempie Ministerstwo Finansów zbiera i przetwarza te dane, takie możliwe do udostępnienia. Suma przychodów 10 podatników to było ponad 5 miliardów złotych. Największy dochód podatnika za 2020 rok 10,5 miliona złotych. Ile osób się rozliczyło za 2019 rok? Było to trochę ponad 3 tysiące podatników, a za 2020 ponad 10 tysięcy podatników. I w ramach aplikacji Kryptoni możecie trzymać wszystkie swoje transakcje w jednym miejscu i tak jak widzimy, coraz więcej użytkowników używa tej aplikacji. Tak jak widzieliście tam, że ten wzrost był trzykrotny pod względem liczby użytkowników, które się rozliczały, to Bartek, wzrost użytkowników Kryptoni, jak to wyglądało?
W poprzednim roku odnotowaliśmy 10-krotny wzrost liczby użytkowników. Widać, że kryptozima daje się we znaki, więc w tym roku pewnie będzie to wzrost razy dwa, ale widać, że liczba użytkowników rozliczających się wzrasta cały czas. Ostatnio też wyszedł news, że Hiszpania rozesłała 300 tysięcy listów do podatników, dlaczego nie rozliczyli się z podatku od krypto, więc widać też, że zainteresowanie władz również wzrasta. A skąd oni wiedzieli o tych 300 tysiącach osób? No i to jest dobre pytanie, bo na ten moment nie ma jeszcze obowiązku. Nie ma jeszcze, podkreślam, bo mamy na horyzoncie dyrektywę DAC 8, która wprowadzi to, że giełdy i podmioty zajmujące się obrotem na krypto będą musiały raportować transakcje swoich klientów do organów podatkowych. Czyli to nie jest tak, że ten organ podatkowy poprosi o to, tylko z automatu będą musiały te instytucje. Tak. Będzie automatyczne raportowanie. Zobaczymy w jakim terminie, czy tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, no bo tej dyrektywy jeszcze po prostu nie ma. Ona będzie w 2026 roku. Ale o tym dojdziemy na jednym ze slajdów i powiemy Wam też, jakie informacje będą raportowane. Więc ile wynoszą te podatki? Podatek od kryptowalut, to jest tak zwany podatek od zysków kapitałowych i wynosi klasycznie 19%, niezależnie czy jesteśmy osobą fizyczną, czy osobą prawną, niezależnie od tego, czy zarabiamy 120 tysięcy, czy 300 tysięcy, nie ma tutaj tego progu podatkowego, ale jest tak zwana danina solidarnościowa. Jeśli przekraczacie, macie dochód ponad 1 000 000 złotych, to oprócz tych 19% musicie zapłacić jeszcze 4% daniny solidarnościowej. I często pojawia się pytanie, kiedy jest przychód, a kiedy są koszty. No, pod względem przychodowym, no każdy z nas raczej kojarzy, że jak zamieniamy na fiaty, to jest przychód. Podatnik za 2020 rok z największym przychodem, samym przychodem, miał 133 miliony, a z kosztami również miał około 133 milionów. To oznacza, że handlował najprawdopodobniej na parze fiatowskiej, czyli na zamieniał na przykład BTC do PLN-ów i w ten sposób za każdym razem się robiły przychody i koszty. Jeśli handlujecie natomiast do par stablecoinowych, co jest przez nas też zalecane, no to jest to po prostu neutralne podatkowo. Ale oprócz zamiany krypto na prawne środki płatnicze, przychodem jest też regulowanie swoich zobowiązań, jak i wymiana na prawo majątkowe. Więc jeśli masz kryptowaluty i wsadzasz je w jakąś spółkę, aby dostać udziały, to jest właśnie uzyskanie praw majątkowych i będzie to twoim przychodem. Jeśli płacisz komuś w kryptowalucie i no w ten sposób ktoś robi dla ciebie jakąś usługę, cokolwiek, czy dostarcza ci towar, to również jest twoim przychodem. Zawsze wtedy się pojawia, nie zdziwię się, jeśli u ciebie na pytaniach też to jest, czy z takich przychodów, czy z takiego regulowania zobowiązań trzeba się faktycznie rozliczać, czy fiskus o tym wie. No powiem wam szczerze, że o tym jeszcze nie wie, ale jeśli chodzi natomiast o zyski giełdowe, czyli jeśli dostajecie przelewy na rachunki bankowe, no to o tym fiskus zwykle wie, no bo coraz więcej jest zapytań do giełd kryptowalut odnośnie właśnie takie przelewy bankowe z giełd kryptowalut, więc tutaj ja zawsze mówię na każdym webinarze, jeśli ktoś ma przelew na rachunek bankowy, bezwzględnie należy się rozliczyć. Jeśli ktoś po prostu reguluje swoje zobowiązania, również powinien się rozliczyć, ale tę kwestię już zostawiamy w jego indywidualnym sumieniu. Mhm. To kiedy należy się rozliczyć? Osoby fizyczne do kwietnia, osoby prawne do marca, czyli jeśli handlujemy w 2023 roku, to swój wynik podatkowy ustalamy na 31 grudnia 2023 roku i wtedy jak mamy przychody, koszty, to po prostu wychodzi nam dochód i podatek płacimy i deklarację składamy do końca kwietnia. Deklaracja nazywa się PIT-38 dla tych osób fizycznych, czyli większość osób, które pewnie słucha tego webinaru, a CIT-WW dla osób prawnych. Czy na działalności gospodarczej rozliczam się tak samo, to znaczy jeśli prowadzę działalność gospodarczą i kupię sobie krypto, to czy te krypto po prostu wpisuję wtedy na przykład w PIT-36L dla osób rozliczających się na działalności gospodarczej? Nie, wciąż
wciąż rozlicza się na PIT-38, czyli traderzy naprawdę nie muszą zakładać działalności gospodarczej. Nigdy nie mieliśmy żadnej tego typu sprawy od 2014 roku. Wiem, że dużo artykułów o tym prawnicy napisali, ale to się po prostu nie dzieje. Więc jeśli handlujecie kryptowalutami w ten sposób, to po prostu wciąż rozliczacie się na PIT-38, to jest wasz zysk kapitałowy i nie musicie zakładać działalności gospodarczej. Nawet jeśli chcecie wrzucić to sobie w koszty, czyli prowadzicie jakąś firmę szkoleniową czy cokolwiek takiego i stwierdzicie, że nie chcę płacić podatku, dlatego kupię kryptowaluty i wrzucę to w koszty, to tak, wrzucisz to w koszty, ale na walutach wirtualnych. To nie zminimalizuje ci podatku, więc niestety nie można tak robić. Chyba że jesteście wpisani do rejestru walut wirtualnych, czyli świadczycie usługi z zakresu walut wirtualnych, jesteście kantorami, giełdami kryptowalut, to wtedy możecie to wrzucać w koszty i wtedy już nie macie zysków kapitałowych. No ale zakładam, że tutaj jest zdecydowana mniejszość takich osób. Ci z Was, którzy handlują w trybie P2P, który jest dosyć popularny obecnie, to te osoby powinny być wpisane do rejestru walut wirtualnych, bo jeśli robią to w sposób zorganizowany i ciągły, to jest taka dosyć popularna metoda i wtedy jesteście takimi jakby kantorami kryptowalut. Jeśli natomiast handlujecie na giełdzie spotowskiej, to normalnie rozliczacie wszystko na zysku kapitałowym. Bez znaczenia jest Wasza działalność gospodarcza dla kwestii podatkowych. Czy jak kopię, to się rozliczam? Tak, rozliczasz się, kupujesz koparkę, sprzedajesz kryptowalutę, wówczas powstaje ci przychód, który rozliczasz go również na PIT-38 bez żadnego problemu. Problemem jest pod względem kosztowym. Wcześniej była definicja, co jest właśnie przychodem, nie powiedziałem, co jest kosztem, celowo czekając na ten slajd. Otóż przeszliśmy przez kilka województw w Polsce, aż doszliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego, i zakupu koparki i wydatku na prąd nie można sobie wrzucać w koszty. Nie jest to koszt poniesiony bezpośrednio ani związany ze zbyciem kryptowalut. Wiem, że w internecie powołuje się często wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ale ten wyrok wprowadza troszeczkę zamieszania, więc dla wszystkich tych, którzy mówią, że ja jednak chcę spróbować wrzucić w koszty koparkę, no i zobaczymy, jak to będzie, przy kontrolach Wam no, zakwestionują ten koszt. Niestety nie da się tego w Polsce wrzucać. Czy jak handluję NFT-kami, to też z NFT-kami jest problem z rozliczeniami, bo NFT-ki nie są klasyczną walutą wirtualną i trzeba by było je rozliczać na PIT-36, czyli na tak zwanych zasadach ogólnych. No jest kwestia bardzo dyskusyjna, czy to rozliczać mimo wszystko jako waluty wirtualne, czy właśnie na tym PIT-36, czy jako instrumenty finansowe, bo takie poglądy też się pojawiają. Interpretacje podatkowe już na ten temat wyszły, że faktycznie te rozliczenia na walutach wirtualnych może być nieprawidłowe, bo tam brakuje przy NFT-kach wymienialności na prawne środki płatnicze, no bo jeśli kupujemy ETH i zamieniamy to na NFT-ka na OpenSea, no to ten NFT-k nie jest zbywalny na prawne środki płatnicze. Zawsze handlujemy do walut wirtualnych i nie da się tego nawet inaczej zrobić, więc to rozliczenie byłoby błędne. Dostaliśmy interpretację podatkową na szczęście, że do kwoty 6 tysięcy złotych można korzystać ze zwolnienia, więc to, co sugeruję wszystkim robić, to handlować na NFT-kach maksymalnie do kwoty 6 tysięcy złotych per transakcja, czyli każda transakcja. Powstaje jeszcze problem na PCC, bo powiedzieli, że te PCC należałoby wtedy odprowadzać. No skarżymy tą interpretację w zakresie PCC i zobaczymy jaki będzie wynik tego zaskarżenia, czy uda się już również tutaj wyeliminować te PCC przy takiej zamianie. No, ciężko powiedzieć po prostu, czy się do tego w USA przychyli, czy nie. Mamy też poglądy już na staking, swapy i kontrakty. Jeśli chodzi o swapy, to rozlicza się jak waluty wirtualne. Jeśli chodzi o kontrakty na różnicę, powiedzieli, że powinniśmy to rozliczać jako instrumenty finansowe, przy czym Ministerstwu Finansów brakuje informacji, jak te kontrakty działają na rynku kryptowalutowym. Bo jak mamy na przykład futuresy, to tam zwykle, przynajmniej tak jak kojarzę platformy, one są rozliczane w kryptowalutach, a żeby było coś rozliczane na instrumentach finansowych, to te rozliczenie powinno być przynajmniej możliwe do zrobienia w środkach fiducjarnych. Więc uważam, że mimo wszystko kontrakty również powinniśmy rozliczać jako waluty wirtualne. Dostaliśmy interpretację podatkową. U mnie na kanale Kryptoprawo możecie posłuchać dokładniej o niej. Na staking powiedzieli, że staking powinniśmy rozliczać, że przychód powstaje już w momencie otrzymania tej nagrody w ramach walidacji transakcji. Czyli jeśli mamy ETH i stakujemy,
to dostajemy ETH wystejkowane i już powinniśmy mieć przychód w wartości tego otrzymanej waluty wirtualnej. Również skarżymy tą interpretację. Oni uznali, że to jest po prostu przychód z praw majątkowych. Zabijałoby to troszeczkę rynek kryptowalut. Nie przygotowujemy teraz żadnych rekomendacji dla podatników. Czekamy na zaskarżenie. Przy czym moja rekomendacja taka cicha jest taka, jeśli ktoś z Was by dostał kontrolę, to tak nie za bardzo bym się przyznawał w tym momencie do stakingu, bym mówił wszędzie, że to jest po prostu wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. No bo tutaj jakbym się tylko mógł na sekundę zatrzymać, bo to by było troszkę dziwne, no bo są waluty, które można odbierać co blok tak naprawdę stakując, więc teraz trzeba by było, rozumiem, tą wartość określać co blok sobie tak naprawdę, jeżeli odbieramy tą wartość co blok. Tak, więc byłoby dokładnie tak. Niesamowicie skomplikowane. Bardzo skomplikowane, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, dobra. Czy jak płacę kartą kryptowalutową, to powinienem się rozliczyć? Tak, powinienem się rozliczyć. To jest ta kwestia, którą powiedzieliśmy wcześniej, ale że fiskus o tym na razie przynajmniej jeszcze nie wie. Kto jest kontrolowany? Kontrolowani są i mali podatnicy, i duzi podatnicy. Mali są kontrolowani przez urzędy skarbowe, bo urzędów skarbowych jest kilkaset w Polsce. Urzędy celno-skarbowe są wyspecjalizowanymi jednostkami i jest ich kilkadziesiąt w Polsce, około 50. Więc jeśli dostajecie kontrolę z UCS-u, to wiedzcie, że od razu jakby kaliber sprawy jest niestety dużo, dużo większy. Widzimy od stycznia 2023 dużo większą liczbę kontroli i czynności sprawdzających, czyli że po prostu fiskus jest zainteresowany tymi rozliczeniami podatkowymi. W zeszłych latach było tego mniej. Nie mamy informacji odnośnie liczby kontroli podatkowych z urzędów skarbowych, bo po prostu ministerstwo nie zbiera takich informacji, ale z urzędów celno-skarbowych tych kontroli w zeszłych latach było stosunkowo mało, przy czym sama moja kancelaria w 2022 roku mieliśmy ponad 25 tych kontroli, więc wiecie, skoro my przebiliśmy ponad 25 kontroli, samych kontroli, bo czynności sprawdzające to jest jeszcze coś innego, tych czynności sprawdzających to było jeszcze więcej, no to zobaczcie sobie na skalę Polski, że tego jest po prostu coraz więcej i więcej, dlatego warto się rozliczać. O co wzywają? To jest taka podstawowe wezwanie, które się zaczyna przy kontroli. To jest właśnie kontrola, to nie są czynności sprawdzające. Przy takiej podstawowej kontroli i często kończy się na samym tym piśmie, proszą o dowody na zbycie kryptowalut, na zakup kryptowalut, a oprócz tego proszą o historię z rachunku bankowego, żeby to sobie skontrolować. Niestety widzę w niektórych sprawach, że pytają również o to, żeby przedstawić im dowody na wymianę krypto-krypto, ale to pojawia się wtedy, kiedy ktoś kupił na przykład bitcoina za 10 tysięcy złotych, a na swojej deklaracji podatkowej pokazuje, że ma przychód 3 miliony złotych. I naprawdę ma ten przychód 3 miliony złotych, sprzedał te kryptowaluty, tylko im chodzi jeszcze, żeby przedstawić wtedy drogę dojścia do tego pieniądza, czyli do taki tych darmowy kurs kryptowalutowy by chcieli dostać, no? No to oni chcieliby dostać po prostu historię, jak to się stało, że wygenerowałeś z X-a taką kwotę. Ale to mówię, to jest bardzo, bardzo znikoma ilość przypadków. Większość jest zainteresowana tymi przychodami, kosztami. Jak pokazujemy na przykład raport skrypciony dodatkowo, jak doszło do tego, że obliczyliśmy te nasze to ten nasz wynik podatkowy, to jest kontrola zwykle na tym zamykana. Tylko ci najwięksi podatnicy, to oni faktycznie często potrzebują jeszcze troszeczkę więcej się tłumaczyć. To jak się nie rozliczę, no kodeks karny skarbowy jest dosyć nieprecyzyjny w tym. To znaczy ustala się liczbę stawek i ustala się stawkę dzienną twojej kary i liczbę stawek, ile powinieneś dostać z tej kary. I ta kara może iść do wielu milionów złotych, przy czym w praktyce powiem wam, że jeśli nie zapłacicie podatku na kwotę, czyli mieliście dochód 100 tysięcy złotych, nie wykazaliście, nie złożyliście deklaracji podatkowej i od tych 100 tysięcy złotych no, powinniście zapłacić 19% podatku, to zazwyczaj robimy,
ja zawsze to rekomenduję. Dobrowolne poddanie się karze i wtedy musicie zapłacić odsetki, no zaległy podatek, odsetki, koszty postępowania, czyli w związku z tym dobrowolnym poddaniem się karze 1500 zł około i zwykle dogadujemy się na 10-20% tej kwoty, czyli tego niezapłaconego podatku, czyli dostalibyście kilka tysięcy złotych więcej. Spotkałem się też z takimi poglądami, że chcą się dogadywać 10-20% od tego wyniku podatkowego, czyli od tych 100 tysięcy złotych, ale wciąż chciałbym, żebyście zapamiętali, że to wcale nie jest tak, że jeśli nie rozliczycie się na kwotę 100 tysięcy złotych, to dostaniecie kilkaset tysięcy albo kilka milionów złotych kary. To tak nie działa. To kiedy rozliczyć się na pewno? Na pewno powinniście się rozliczyć wtedy, kiedy dostajecie przelew na rachunek bankowy, wtedy, kiedy kupujecie sobie ruchomości za kryptowaluty, ruchomości, czyli sprzedaliście te kryptowaluty nawet w kantorach, ale nie macie tego na deklaracji podatkowej, wtedy, kiedy kupujecie ruchomości jako samochody na przykład, a nieruchomości jako, no, jako po prostu lokale czy innego rodzaju budynki, bo o tym wie skarbówka i jak przyjdzie do was skarbówka, to przerzuci na was ciężar dowodowy, że to wy musicie wykazać, że mieliście pokrycie na te pieniądze, czyli że one zostały faktycznie opodatkowane, że mieliście możliwość legalnego dysponowania nimi. Nabór skrypciony, tak jak mówiłem, jest jednym z dowodem źródłowych rozliczenia, jest dowodem w ramach kontroli. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Kilka lat temu weszła nowelizacja ustawy AML-owskiej i tam w uzasadnieniu wskazano, że dążą do stworzenia i utrzymywania centralnej bazy danych rejestrującej tożsamości użytkowników i adresy kont walut wirtualnych. Więc to już było w planach wcześniej, a teraz to postępuje. Czy to adresy, już się dzieje? Przerwę, Maćku, tylko tak? Adresy, mówimy tutaj o adresach bankowych czy adresach kryptowalutowych? Adresach kryptowalutowych, właśnie o to im chodzi. To jak... Mój kolega oczywiście ma gdzieś tam 100 adresów, jeżeli chodzi o MetaMaska, to wszystkie te będą musiały gdzieś tam być w tej liście. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale zobacz sobie, co zrobili z podatkiem VAT. Powstała biała lista podatników VAT i trzeba zgłosić swoje portfele kryptowalutowe. Ty będziesz, wiesz, nie da się technicznie zakazać, żebyś ty nie stworzył sobie kolejnego portfela kryptowalutowego, ale da się ustawą zrobić, że mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał żaden urzędnik, że z adresów zgłoszonych podatek płaci się w wysokości 9%, a z adresów niezgłoszonych płaci się podatek w wysokości 39%. Nie? Byłaby to z jednej strony zachęta, a z drugiej strony sankcja, więc różnie można w tym względzie zrobić. GIF już teraz wysyła do podmiotów kryptowalutowych w Polsce prośbę o udostępnienie informacji, z jakich portfeli kryptowalutowych korzysta, czyli ale prosi konkretnie o adresy tych portfeli, czyli nie, że z Trezora, Ledgera, tylko chce numer, chce po prostu numer tego portfela. Adres. DAC 8 to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli dyrektywa unijna, teraz wchodzi DAC 7, dyrektywa na rynek e-commerce, DAC 8 to jest dyrektywa konkretnie na rynek kryptowalut, więc to nie jest nasz domysł, że oni sobie to zastosują do kryptowalut, tylko to jest wprost powiedziane, że to będzie na rynek kryptowalut i będzie automatyczne reportowanie właśnie aktywów, kwoty brutto zapłaconej, otrzymanej, wartości i liczby jednostek objętych transakcjami. Już się dzieje też to, że są postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia kryptowalut. Ja uważam, że będą tak zwane białe i czarne kryptowaluty. Tutaj możecie sobie zobaczyć na Binance blokada na ponad 5 bitcoinów. Nie w związku z rozliczeniem podatkowym, a w związku z przestępstwem oszustwa, no ale podejrzewam, że w przyszłości również do kwestii podatkowych mogą zacząć sięgać. Dlatego bardzo sugerujemy rozliczać się. I na aplikacji Krypsiony możecie to zrobić również zupełnie, zupełnie bezpłatnie. Bartek, jak to wygląda obecnie względem pakietów? Czyli do 20 transakcji fiat na rok, jeśli chodzi o Polskę, to jest plan bezpłatny. Możemy jakby skorzystać z wszystkich funkcji aplikacji. Jeżeli tych transakcji jest więcej, no to są już płatne plany. Do 300 transakcji to jest 299 zł. No i później są wyższe plany, natomiast to i tak wychodzi znacznie taniej niż gdybyśmy poszli do księgowego i rozliczyli się z tych transakcji.
Zdecydowanie tak. My prowadzimy jako kancelaria również swoje biuro rachunkowe i jeśli do nas wyślecie maila, że jestem zainteresowany rozliczeniem walut, to mamy gotowy draft maila, w którym odsyłamy do Krypsiony razem z instrukcją, jak należy to zrobić z takimi filmami. I jest to naprawdę, jeśli słuchają mnie jacyś księgowi, doradcy podatkowi, to również to sugeruję, po prostu odsyłać do Krypsiony, bo koszt takiej roboczogodziny, rozliczenia tego indywidualnie przez doradcę podatkowego czy przez księgowego, czyli robienie tego krok po kroku, jest po prostu zupełnie niewspółmierny do tego, jak może zrobić aplikacja, a każdy z nas ma co robić, tak mówię o doradcach podatkowych i księgowych. I uważam, że to rozwiązanie Krypsiony rozwiązało u mnie w biurze rachunkowym problem i tak samo uważam, że rozwiązuje go klientom i właśnie innym podmiotom na rynku kryptowalut. Integrację, tutaj możecie zobaczyć, jakie giełdy są obecnie zintegrowane. Bartek, coś obecnie jeszcze doszło, czy dochodzi? Tak, w następnym tygodniu dojdzie giełda MEXC. Tutaj na slajdzie nie widać, ale doszła też integracja z Gate.io i Bybitem. No i jest też integracja z Cashifyem, czyli z kantorami stacjonarnymi. Jeżeli kupujemy w kantorze stacjonarnym Cashify, to tam na wydruku będzie taki kod QR i można sobie zeskanować, czy to właśnie kamerką internetową, czy w telefonie aparatem i te detale o transakcji będą odczytane. Okej. Okay. Jedną rzecz tylko Wam powiem. W kilku kontrolach nam zakwestionowali te dowody z kantorów, że one nie są imienne, bo jeśli idziecie kupić kryptowaluty, jeśli byście wypłacili pieniądze z rachunku bankowego, czyli no w bankomacie po prostu wypłacacie 10 tysięcy złotych i w ten sam dzień idziecie i macie dowód z zakupu kryptowalut, no jest to raczej niewątpliwe, że to były te pieniądze użyte do zakupu. Ale jeśli nie macie takiego źródła, że wy faktycznie mieliście w tym momencie te pieniądze, to może być zakwestionowane i nie wiem, jaki będzie wynik na etapie sprawy sądowej. Więc jeśli kupujecie te kryptowaluty w jakimś kantorze, kupujecie je no, często poniżej 1000 euro, w porządku, jakby możecie to robić, ale wiedzcie, że ten dowód może być zakwestionowany na etapie kontroli, więc te dowody imienne wcale nie są złe i wiedzcie, że kantory kryptowalut, bo naprawdę ich obsługuje też mnóstwo, to nie jest tak, że te kantory kryptowalut, one są szczęśliwe, że mają wasze dane i że one automatycznie, a to teraz prześlemy te dane gdziekolwiek idzie. Kantory naprawdę tego nie robią, bo nie muszą tego robić. Raportowanie transakcji jest od 15 tysięcy euro. Też nie jest wcale tak, że fiskus wysyła jakieś informacje do wszystkich kantorów w Polsce, o tym wszyscy byście wiedzieli. Ludzie by już o tym pisali w internecie, to się nie dzieje, więc naprawdę te dowody imienne również są fajnym dowodem na poczet kontroli. Panowie, jeszcze zanim, bo byliśmy przy tych pakietach, bo ja rozmawiałem tutaj oczywiście jedną z osób, która tworzy Krypsiony, z Hanną i dogadaliśmy się na ten temat, że zrobimy taki mały konkurs na te trzy pakiety Pro, to są największe chyba, tak? Dokładnie, to są plany, które nie mają limitu transakcji, więc też jeżeli ktoś handluje na botach, ma tych transakcji bardzo dużo, to można sobie rozliczyć przy pomocy pakietu Pro. Tak, także dogadaliśmy się tak, że będę miał po prostu do rozdania tutaj w konkursie trzy takie pakiety Pro, trzy kody na po prostu stuprocentową, że tak powiem, zniżkę na te pakiety. Link i informacje wszystkie będziecie mieli w wpisie na Twitterze, także pod tym filmem będziecie mieli Twitter, gdzie te wszystkie informacje są tam rozpisane, co trzeba zrobić, jakie są zasady konkursu, jaki jest regulamin i tak dalej, więc po publikacji tego materiału będziecie ten tweet widzieli u mnie na tablicy, więc link oczywiście zostawiam w opisie. Tak jest, to będzie konkurs, będzie konkretny regulamin, co trzeba zrobić i wtedy jasne, będzie konkretny wybór. Nie ma tam będzie podany, jak najbardziej tak. Wszystko jest gotowe, także tylko czekam na publikację tego materiału. Tak jest, dobra. Ciekawe kraje do optymalizacji. Niemcy, Portugalia, Emiraty Arabskie, Gruzja, Gibraltar, Cypr, Szwajcaria. Tutaj możecie sobie zobaczyć z Niemiec przykład rozliczenia, w którym jeśli hodujesz kryptowaluty dłużej niż rok, to wtedy te kryptowaluty korzystają ze zwolnienia, aż w końcu nie masz tego roku i zaczynamy rozliczać to na czerwono według jednej z metod FIFO albo LIFO.
Więc tak wygląda jeden z tych krajów. Portugalia również wprowadziła już te regulacje, czyli też jest kwestia trzymania dłużej niż rok. Niestety w Polsce na razie nie ma takich możliwości, ale może będzie możliwość rozliczenia na zwolnieniu podatkowym. Tutaj napisałem 0%, aczkolwiek tutaj chodzi o zwolnienie. Jest procedowana ustawa, to znaczy czekamy na to, że ona wejdzie w życie. Ustawodawca nie pomyślał o jednej kwestii, którą można użyć właśnie do takiej optymalizacji. Też czekam na interpretację podatkową w tym względzie i możliwe, że krypto będzie można w Polsce sprzedać bez podatków w ten sposób, ale na razie nie mogę zdradzić nic więcej. No to czekamy. Zespół krypsiony, więc tutaj możecie zobaczyć, kto stanowi ten główny trzon. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo, bardzo prosimy już bezpośrednio albo do mnie, albo na support dokrypsiony, bądź właśnie do Bartka. Dziękujemy. Dzięki bardzo, panowie. Ja jeszcze odsyłam oczywiście do książki, bo zespół krypsiony też po prostu do encyklopedia kryptowalut, kryptospekulacji dołożył jeden rozdział o podatkach, także tam chociażby o tych krajach takich przyjaznych kryptowalut to można sobie poczytać. No i o całej informacji związanej właśnie z rozliczeniem podatku od kryptowalut na rok 2023, no bo nie, za rok 2022, o tak to się rozliczy tak w tył ten rok. Dobra, panowie, z racji tego, że nie mamy już dużo czasu, to może ja przejdę do niektórych tutaj pytań, które widzowie zostawili nam i po prostu kilka tutaj z nich gdzieś wam podrzucę, bo no, okay. Zacznijmy od pierwszego z góry. Ja, jeżeli mając rezydenturę podatkową w UK, kupiłem Tethera USDT przez kantor w Polsce za złotówki z polskiego konta, to gdzie wykazać to w rozliczeniu? Czy w UK? Tam, w Wielkiej Brytanii. Rezydenturę podatkową, czy w Polsce? Jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, więc rozliczasz się w Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, że kupowałeś to w Polsce. Mhm. Jasne. Dobra, kolejne pytanie. Jeżeli ktoś nie złożył PIT-u przez ostatnie 3 lata, to musi złożyć 3 osobne PIT-y do Urzędu Skarbowego, czy muszę podsumować 3 lata na jednym PIT-cie? Jak to wygląda w praktyce? Niestety złożyliśmy interpretację względem tego. Próbowałem forsować pogląd, że jeśli tutaj nie było żadnego podatku do zapłacenia, to można to zsumować, no ale powiedziano nam wprost, że niestety trzeba złożyć wszystkie te trzy osobne PIT-y i zrobić do tego czynny żal. Jeśli zrobisz czynny żal, to wyłączysz swój czyn zabroniony, więc odpowiedź jest, niestety trzeba zrobić 3 osobne, pamiętaj, że razem z czynnym żalem. Do każdego osobno to się robi? Później ten czynny żal? Tak, do każdego osobno powinno być. Okay. Aczkolwiek no, jakby był jeden, myślę, że też by przeszło, ale poprawnie będzie każdy osobno. Jasne. A jeżeli chodzi o wynagrodzenie w krypto na umowie B2B, kiedy powinno się z takiego wynagrodzenia rozliczyć? Jeżeli połowę dostaje na przykład w stablecoinie albo w bitcoinie, a połowę normalnie we fiatach? No jeśli to znaczy rozliczenie jest takie samo. Jeśli ty dostajesz zapłatę w krypto na B2B, to wystawiasz fakturę. No bo to jest tak, przychodzisz do mnie i mówisz, Maciek, chcę skorzystać z twoich usług. Ja wystawiam fakturę na ciebie i ty mi płacisz, załóżmy, połowę w krypto, połowę w fiatach. Mhm. Mimo że ja dostałem tylko połowę we fiatach, to ja i tak od całej faktury płacę zaliczkę na podatek dochodowy, załóżmy, że nie mam żadnych kosztów. Nie? Taki abstrakcyjny przypadek. I teraz jest pytanie, co się stanie z tymi kryptowalutami, jak ja je sprzedam? Otóż jak ja sprzedam te kryptowaluty, to powstanie mi przychód na zyskach kapitałowych. No i teraz każdy z was zapyta, czy zapłacę w takim razie drugi podatek. Nie, nie zapłacisz drugi raz podatku, ponieważ wartość wystawionej faktury w tym wypadku by była połowa wartości wystawionej faktury będzie twoim kosztem. Więc tam dochodzi do takiego specyficznego barteru. Ci z was, którzy uważają, że zapłata w krypto skutkuje, że trzeba rozliczyć się tylko jako zysk kapitałowy 19%, to nie jest prawda. Niestety tak nie można robić. Uwaga dla tych, którzy słuchają i mają spółki, rozliczają się w trybie takim kryptowalutowym. Jest tam bardzo duża pułapka na zyskach kapitałowych pod względem 9% CIT. Nie będę tego rozwijał, ale jeśli ktoś tego słucha i ma spółkę i dostaje zapłatę w kryptowalutach, to wiedzcie, że ekstremalnie łatwo jest wtedy stracić te 9% CIT-u. No to wtedy już się lepiej zgłosić po prostu do was i gdzieś tam... No, ale mówię, to raczej będzie 1% widzów dotyczyło, no dlatego nie chcę tutaj tracić czasu. Dobra. Jeżeli ktoś na przykład w latach 2017-2020 skupował te kryptowaluty, wykazywał stratę co roku, sumiennie to robił, kumulował te koszta, następnie w 2021 roku się skeszował, zapłacił podatek, no to rozumie, że od kolejnego roku, czyli tutaj 2022, nie musi już nic wykazywać z tych poprzednich lat, bo ten temat jest zamknięty już, tak? Tak jest, tak. Okej, dobra, to szybko odpowiedź.
Czy to prawda, że nowy ład 2.21 wprowadził jakiś alternatywny sposób obliczania kosztów i można koszty obliczać na dwa sposoby? Słyszałem parę razy taki news, fake news, ale niestety nigdzie go nie znalazłem. Fake news. Że dotyczy to tylko firm. Fake news w zakresie kryptowalut. Nic się w tym względzie takiego nie zmieniło. Mhm. Jasne. Jeżeli w 2022 przegapiłem rozliczenia z krypto za 2021, to czy jest możliwość tego zgłoszenia bez konsekwencji, tylko sam zakup kryptowalut? Tak, składasz deklarację z czynnym żalem i nie masz wtedy żadnych konsekwencji, żadna kara ci nie grozi. Czynny żal wyłącza czyn zabroniony. Mhm. Teraz ciekawe pytanie. Tutaj dużo osób, ja o to jestem pytany na konferencjach, wy zapewne też. Słyszałem, że obowiązek podatkowy od krypto mija po 5 latach. Czy to prawda? Jeżeli tak, to proszę o więcej szczegółów. Tak, no zobowiązanie podatkowe jest 5-letnie, więc jeśli przez 5 lat nie zapłacisz podatku, to po prostu ulegnie ono przedawnieniu. Przy czym trzeba pamiętać, że jeśli przyjdą do ciebie i powiedz, czyli tak, załóżmy, że miałeś kryptowaluty w jakiś sposób otrzymane w 2016 roku i sprzedałeś je w 2017 roku na hossie, no i masz tą kasę w gotówce, i za 3 lata, czyli żeśmy już nie mieli wątpliwości, za 3 lata wpłacisz te pieniądze na rachunek bankowy i oni do ciebie przyjdą, a ty powiesz, no ale ja te pieniądze miałem, bo handlowałem kryptowalutami, sprzedałem, po prostu nie rozliczyłem się w żaden sposób, no i sorry państwo, ale to tyle tobie do moich pieniędzy, to wtedy ma zastosowanie ten artykuł 25G, bo ty, jeśli doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego, to musisz przynajmniej uprawdopodobnić legalność tych środków, tak, że te pieniądze no nie pochodziły z jakichś przestępczych źródeł, tak w dużym skrócie. Jeśli tego nie uprawdopodobnisz przynajmniej, to zastosują ci stawkę 75%. Jest to rzadko stosowana stawka. Ja przy kryptowalutach miałem zaledwie 3 takie przypadki spraw i one jeszcze się toczą, więc uwaga na takie agresywne optymalizacje. To jest coś, co może się po prostu przewrócić. Jasne. Jeżeli wpłaciłem w roku 2021 na przykład 10 tysięcy złotych na giełdę, po kilku miesiącach wypłaciłem z niej 5 tysięcy, to czy muszę to gdzieś zgłaszać? Rozumiem, że podatku nie zapłacę, bo powinienem dopiero zapłacić, jakbym wypłacił więcej niż wpłaciłem, czyli te 10 tysięcy co najmniej. Znaczy wypłata pieniędzy z giełdy nie ma żadnego znaczenia. Jeśli na twojej historii jest zakup kryptowalut za 10 tysięcy i sprzedaż kryptowalut za 5 tysięcy złotych, to ty po prostu na picie powinieneś mieć 10 tysięcy kosztu, 5 tysięcy przychodu i to cała filozofia. Jasne. Jaki podatek, to jest ciekawe, jaki podatek od wypłat z bankruta, jak na przykład MTGOX, BlockFi, Celsius, FTX, czy to podchodzi pod zyski z krypto, czy nie popada pod opodatkowanie w ogóle jako zwrot pieniędzy? Ciekawe pytanie. Tak, no bo tutaj ktoś miał tam te pieniądze, stracił je, później przychodzi jakiś syndyk, odzyskuje te pieniądze i zwraca tym ludziom te pieniądze. I teraz jak na to patrzy, tak? Jeżeli ktoś na przykład miał tam bitcoina kupionego po abstrakcyjnie 10 tysięcy złotych, bitcoin jest warty 100 tysięcy, no to ma 90 tysięcy powiedzmy zysku na tym, nie? Tylko pytanie to brzmi, po jakiej cenie ten bitcoin zostanie wypłacony aktualnie na rynku? Czy wszystko zostanie w bitcoinie wypłacone, tak? Czy część muszę się nad tym zastanowić. Zróbmy tak, że wrócę do ciebie z informacją i zrobisz o tym dogrywkę. Dobra, czyli będziesz mógł dla swoich widzów przekazać informacje. Ale ja bym to rozliczył wciąż na 19% od tej uzyskanej kwoty, ale muszę sprawdzić przepisy dotyczące upadłości, jak one skutkują na obowiązki podatkowe w tym wypadku, czy będzie tam jakaś regulacja. Nie spotkałem się jeszcze z tym pytaniem. Widzisz sam, że odpowiadam od ręki właściwie, ale to jest nowe pytanie. No to też nowy przypadek w sumie, nie? Bo bardzo tego ktoś jeszcze się nie rozliczył koniec końców, chociaż już ten ostatni termin jest przyklepany. No FTX teraz niby odzyskali te środki, też mają za jakiś czas zacząć wypłacać, więc takich tematów może się trochę gdzieś tam pojawić, takich pytań. No. Jeszcze takim częstym, podobnym pytaniem jest, co jeśli właśnie ktoś na przykład miał kasę na tej giełdzie, ale jej nie odzyskał, bo ona upadła, więc tutaj tak, czy można to zaliczyć do kosztów, czy jednak nie, to dosyć częste pytanie.
Tak, to znaczy podatnik musi mieć swoje dowody. Na to jest jedna interpretacja, że to jest pod względem podatnika. To, że ci upadła jakaś giełda, to ty możesz to zaliczyć do kosztów, ale musisz mieć dowód, że faktycznie zakupiłeś kryptowaluty w tej giełdzie. Powiem wam też przykład z jednej ciekawej sprawy, gdzie ktoś został oszukany. To znaczy kupił kryptowaluty za około 500 tysięcy złotych i później zamienił je, czyli sprzedał te kryptowaluty za gotówkę i dostał fałszywki. I on zrobił sobie taki scenariusz, że wykazał to jako przychód i znowu wykazał te fałszywe pieniądze jako koszty, czyli zrobił 500 tysięcy przychodu i znowu 500 tysięcy kosztu, jako że to są fałszywki, ale przyszła kontrola i powiedziała, że on nie miał po prostu przychodu, że zapłata w fałszywych pieniądzach nie jest przychodem. To panowie, tak na koniec, może nie z tych pytań od widzów, ale od siebie. Czy są jakieś zmiany w ostatnim, powiedzmy, roku podatkowym, które wprowadził nasz kochany rząd, które byłyby na plus dla podatnika w temacie kryptowalut? Czy coś nie. takiego? Nie, zmian prawnych nie ma, ale klaruje się sytuacja przy interpretacjach podatkowych, czyli tych interpretacji podatkowych wychodzi coraz więcej. Przyznam szczerze, że ja też się sporo składam, choćby właśnie na te staking, na airdropy teraz składamy i kilka innych rzeczy, więc to interpretacje podatkowe i wyniki kontroli jakby pokazują, jak należy podchodzić do tego rynku kryptowalut. Czyli coś pozytywnego na koniec tutaj mamy. Dobra. To dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie i do strony głównej Krypsiony i oczywiście z linkiem do tego tweeta, gdzie będzie ten konkurs. Więc ja Wam serdecznie panowie za dzisiaj dziękuję. My również. Dziękujemy dzięki. I zachęcamy do skorzystania z Krypsiony. I jeżeli jakieś duże zmiany zajdą, no to myślę, że się po prostu spotkamy, chociaż nie wiem, czy coś w najbliższym czasie się dużego zmienić ma, ale jeżeli teraz tak, nie. To oczywiście będziemy się spotykać. Dzięki bardzo i do dzięki. usłyszenia. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, cześć. Do usłyszenia, do zobaczenia.